Ile? 400. Przyspieszamy. 400 po raz pierwszy. 400 po raz drugi. Ostatnia decyzja. Namyślamy się. 420. Roczny karnet. Wartość to jest 1000 zł. Jeśli pani zapłaci 420 zł, to nawet nie wychodzi 40 zł za miesiąc. Takiej ceny na mieście nie ma nigdzie. 420 zł. Może ktoś przyjdzie z impulsu do mnie i podkręci cenę. Może jakaś ładna dziewczyna. Może być Weronika. Weronika nie chce. A ładna, zgłosiła się pierwsza. No chodź. Szybko, wchodź na scenę, wchodź. Zachęć w 5 sekund, co się dzieje w impulsie. Ach, zachęciła. Zachęcam. O, to są 3 sekundy. 420 zł po raz pierwszy. 420 po raz drugi. Nikt więcej nie da? 420 po raz trzeci sprzedane. Gratuluję pani. To jest dla pani. Z tym zapraszam do siłowni. Dobrze. Płacimy do puszki. Dobrze, jeszcze coś sprzedamy. Dobrze, to sprzedamy. Co by tu sprzedać? Może tą hulajnogę w końcu. Jeszcze raz hulajnoga Ferrari. A? Czy są tu pani czterech kółek? Teraz możecie mieć dwa kółka Ferrari. Cena wywoławcza takiej hulajnogi to jest 100 zł, a wartość rynkowa około 300. Kto da stówę za tą hulajnogę? Kolego, weź hulajnogę i się przejść tam po ludziach. Możesz? Pokaż, jak to wygląda. 100 zł, po raz pierwszy. Ktoś da 100 zł? Dobrze. Jak hulajnoga mało, to coś dorzucimy. Dobrze, dorzucę do hulajnogi dwie wyjściówki na koncert Sydneya Polaka, który będzie za niecałe 2 godziny. Dwie wyjściówki, hulajnoga, 100 zł. Ja daję stówę. Ktoś przebije? Nikt? Poważnie? To sam się mogę kolego, powiedz. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. Drugi? Czy ktoś da więcej niż 100 zł za to? 100 zł po raz trzeci sprzedane. Wygrałem, jest! Nie no, to jest aż wstyd. Za 100 zł. Dobrze. To jest moje za stówkę. Przypomnę jeszcze raz. Mam nadzieję, że już ostatni. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli cel charytatywny. Kolejnego kosztuje 300 zł w sklepie. Poszła teraz za 100 zł. Moi drodzy, jeszcze jest mnóstwo fajnych rzeczy. Chciałbym, żeby te licytacje szły sprawnie i szybko. Zaczynamy od niskich cen. 50-100 zł podbijamy odyszkę w górę. Przed wami pokazy bez skazy. Zapraszam, pokazy bez skazy. Najmłodsi, podejdźcie bliżej. Dla was kolejna atrakcja, prowizjonista. Teraz pokazy bez skazy. 20? Dobrze. Myślę, że jesteśmy gotowi. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry i cześć. Nazywamy się Pokazy bez skazy, jak przed chwilą było to wspomniane. I tym się mniej więcej zajmujemy. Organizujemy pokazy i warsztaty naukowe dla wszystkich w sumie. Zajmujemy się tym, bo nauka jest bardzo fajną dziedziną życia i szkoda, że wiele osób ma je popsute przez szkołę. My próbujemy to naprawić i spróbujemy dzisiaj Państwu, mamy nadzieję, coś ciekawego pokazać w szczytnej intencji. Jesteśmy tu już drugi raz zaproszeni, to jest wielką przyjemnością dla nas, więc może przejdźmy sobie do jakichś eksperymentów na początek. Czemu nie? Dobrze, żeby wykonać prawidłowe eksperymenty, trzeba sobie przygotować wszystkie przedmioty, które wymagane są do tego, do realizacji. No i zaczniemy sobie od czegoś prostego. Takie bardzo banalne pytanie, czy balony są ognioodporne? Nie? No większość balonów nie jest ognioodporna, ale w nauce istnieje taka reguła, że nawet jeśli nam się coś wydaje, że coś wiemy, to dobrze jest to sprawdzić. Więc sprawdzimy sobie, czy balony są ognioodporne. Potrzebujemy do tego balon i ogień. No? No, balon jest wykonany z elastycznego polimeru, z takiej formy syntetycznej gumy. Ona się świetnie rozciąga, ale tak jak zgadujecie, nie ma za dobrych właściwości przeciwogniowych. Więc sprawdźmy to. No i rzeczywiście balon wybucha pod wpływem ognia. Ale da się zrobić prostą rzecz, żeby balon był ognioodporny. Da się go trochę zmienić. Spróbujemy to zrobić na balonie o większej skali, żeby to w razie porażki było jeszcze bardziej ciekawe, a w razie sukcesu na pewno też będzie widowiskowe. No i mamy tu balon, który ma taką fajną gumkę do odbijania.
ale nie będziemy tego z nim robić teraz, tylko spróbujemy go przetestować przez ognie. Podtrzymaj proszę wędkę, a my sprawdzimy, czy balon jest ognioodporny z małą zmianą. Jaka to zmiana, zaraz sobie wyjaśnimy, ale wpierw sprawdźmy, czy ta zmiana podziałała, ok? Mamy płomień, mamy balon i uwaga. No i wygląda na to, że balon jednak ognioodporny się stał. Możemy sprawdzić, zobaczcie Państwo, jest osmalony, więc to nie jest żadna sztuczka, nie trzymam ognia za daleko od balona. Balon wytrzymał płomień z bardzo prostej przyczyny, bo daliśmy do niego odrobinę wody, dokładnie. Wystarczy odrobina wody, żeby balon stał się ognioodporny. Dlaczego tak to działa? Woda ma bardzo ciekawą umiejętność, jedną z wyjątkowych, jeśli chodzi o ciecze w przyrodzie. Ma olbrzymią pojemność cieplną. Co to znaczy? No to wyobraźcie sobie, że macie pudełko, które mieści bardzo dużo rzeczy. Tak samo woda jest jakby takim pudełkiem na energię, konkretnie na energię cieplną, czyli dużo ciepła jest w stanie zmagazynować. I jak bardzo dużo ciepła jest w stanie zmagazynować, to możemy pokazać na prostym przykładzie. Wystarczy, że pomoczę swoją rękę odrobiną wody, bardzo cienką warstwą, żeby moja ręka stała się odrobinę ognioodporna. Bo spróbujemy teraz zrealizować eksperyment, który się nazywa ręka ognia. I zobaczymy, czy nam się to uda zrealizować najpierw w małej skali. Przepraszam. Musimy sobie tutaj wzmocnić składniki wszystkie. Czyli wyprodukujemy teraz specjalną odmianę piany, której strażacy nie do końca lubią. Bo większość piany, jaką człowiek stosuje w życiu, służy do mycia lub zabawy. Istnieje pewna rzadko używana piana, która jest służona do gaszenia pożarów. My mamy trochę odwrotną pianę, bo ta piana pożary może wykonać, czy też wywołać. Uwaga! Ognio, ręka ognia. Moja ręka nie uległa poparzeniu, poczułem odrobinę ciepła, ale generalnie nie stało mi się nic takiego, ponieważ była pokryta cienką warstwą wody. Wystarczy naprawdę nieduża ilość wody, żeby taki efekt osiągnąć. Więc pamiętajmy, jeśli kiedykolwiek jesteśmy w zagrożeniu pożarowym lub w sytuacji, kiedy nie grozi nam niebezpieczeństwo poparzenia, wystarczy nawet odrobina wody, żeby zmienić nasze szanse na dużo lepsze. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz, może trochę większej skali. Czyli to samo, mam pomoczoną rękę, przygotowaną naszą pianę. I teraz powtórzymy ten eksperyment, który się nazywa właśnie ręka ognia, czyli pojemność cieplna wody w ochronie mojej skóry. O, mamy odrobinę płomieni na zewnątrz, ale moje ręce są całkowicie nienaruszone. Wystarczy, że je umyję z tej piany i już jesteśmy absolutnie bezpieczni. Dobrze, to możemy sobie już odsunąć na bok. Więc tak, tu mieliśmy taki termin, który się nazywa pojemność cieplna wody, czyli jeszcze raz przypomnę, ile woda jest w stanie zmieścić w sobie ciepła. Dzięki temu woda stabilizuje wszelkie środowiska, w których się znajduje, na przykład klimat jest dużo łagodniejszy wokół jezior, czy oceanów lub mórz, niż na pustyni lub w środku lądu. Tam się dużo dynamiczniej rzeczy zmieniają. Woda tak fajnie stabilizuje nam temperaturowo, no bo to jej dużo energii jest w stanie zmagazynować w sobie. Jak dużo energii jest w stanie to zmagazynować, możemy zaraz sprawdzić przy pomocy demonstracji z wykorzystaniem suchego lodu. Co sobie tu zrobimy? W ogóle czym suchy lód jest? Ktoś z Was może wie? Zamrożonym dwutlenkiem węgla. Bardzo dobra odpowiedź. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że suchy lód w ogóle nie jest tak naprawdę lodem, bo lód to tylko zamrożona woda. A nazywamy go tak, bo trochę lód przypomina, ale zdecydowanie nim nie jest. Jest to zamrożony dwutlenek węgla, ma około minus 80 stopni, więc to jest tak jakby cztery zamrażalniki scalić w jeden super zamrażalnik. Jako ciekawostkę podam, że na Ziemi była temperatura niższa niż minus 80 stopni. Rekordowa niska temperatura na świecie to około minus 89 na środku Antarktyki w stacji Wostok zmierzona. Dobrze, sprawdźmy sobie, co możemy z takim suchym lodem zrobić. No suchy lód wygląda mniej więcej w ten sposób. To białe, co z niego ulatuje, to nie dwutlenek węgla, to również nie para wodna, tylko mgła, bo pary wodnej oczywiście nie widzimy. Teraz sprawdźmy, co zrobimy, co się stanie, kiedy przybiemy lód do wody. Suchy lód nazywa się suchy, bo się nie topi. On cały czas paruje, zamienia się w gaz bez topienia się. A my spróbujemy to przyspieszyć przy pomocy odrobiny ciepłej wody, wytwarzając taki jakby mały wulkan. Już przechodzimy i dodamy sobie trochę tego suchego lodu, dwutlenku węgla. I może, żebyście mieli okazję doświadczyć nauki na swojej skórze, ja sobie tu do Was zejdę. I możemy trochę namglić tutaj, czemu nie? Uwaga, bo jest dosyć ciepła ta woda, no. Tak wygląda właśnie sublimacja suchego lodu w ciepłej wodzie. Odrobinę sobie przyspieszyliśmy ten proces dzięki energii, która się w tej wodzie znajdowała. Po prostu ją podgrzaliśmy. Dobrze.
Okej, myślę, że możemy sobie przejść dalej. Przepraszam, nie chcę was podeptać. Uwaga. Tak, ja sobie tylko zwilżę trochę gardło i możemy jechać dalej. Co jeszcze możemy zrobić? Przejdźmy sobie może do innych temperatur, do trochę niższych temperatur. Mamy tu takie wiaderko, w którym pochowaliśmy odrobinę balonów. I tych balonów jest tam więcej niż by się wydawało. Może sprawdźmy faktycznie, ile ich tu jest. Musimy wyciągać. Tak, zejdźcie proszę ze sceny, chłopaki. Na wszelki wypadek. My to odsuniemy, żeby nie było tutaj pokusy. Bo jednak przy takiej ilości mgły generuje się wilgoć, można się łatwo poślizgnąć. Kolego, ale zejdź proszę ze sceny. Dziękuję. No i powyciągajmy te balony, zobaczmy, ile się tam zmieściło. W takim małym wiaderku zmieściliśmy łącznie około 20 balonów, niecałe. Możecie te balony sobie pozabierać. I policzmy je wszyscy razem może, czy nie bardzo. Proszę cię bardzo, masz balon dla ciebie. Zmieściliśmy je tam dlatego, że teraz zajmują dużo większą objętość niż zajmowały przed chwilą. Może sprawdźmy sobie, jak to się stało i dlaczego tak się dzieje. Weźmiemy sobie jakiś większy balon.